Dziś goszczą u nas dwa modele polskiej firmy MyPhone z Wrocławia. Producent ten specjalizuje się w telefonach dla seniorów. No i właśnie teraz mamy do czynienia z dwoma takimi konstrukcjami. Od razu powiem, że są to modele bardzo blisko ze sobą spokrewnione. Różnią się w zasadzie wyłącznie wystrojem budowy. Telefony produkowane są w Chinach, ale producent się z tym nie kryje, mówiąc nam o tym od razu na opakowaniu. Opakowania, jak widzicie, są dosyć starannie przygotowane, ładna szata graficzna. Zobaczmy, co w środku. Pudełko bardzo solidne. Wreszcie to wygląda, no, nazwijmy to na europejskim poziomie. Mamy w pudełku telefon, oczywiście, a pod telefonem znajdujemy jeszcze ładowarkę. Jest to zasilacz ze złączem takim, jaki kiedyś był stosowany przez Nokia, to tak zwany cienki borec. Popularne, łatwo będzie zastąpić. Mamy prosty, taniutki zestaw słuchawkowy. Tutaj raczej cudów nie będziemy się spodziewać. Nic tańszego chyba nie było. Jest jeszcze stacja dokująca, zaraz ją pokażę. No i instrukcja, karta gwarancyjna. Rzućmy okiem na instrukcję. Instrukcja przystosowana do wzroku seniorów. Jak widzicie, duża czcionka. W miarę czytelna, chociaż moim zdaniem mogłaby być jeszcze troszeczkę bardziej przystępnie napisana. Ale umówmy się, nie ma dramatu. Grunt, że senior to rozczyta. Tak jak powiedziałem, zobaczymy stację dokującą. Przepraszam Was, ale muszę się wyswobodzić z tego lustra. Udało się. Odrzucamy opakowanie. Zobaczcie, ta stacja ma tutaj dwa wejścia na ładowarkę. To są typowe złącza, tak jak wspomniałem, jedno na cienką Nokię i tu podłączamy tą ładowarkę z zestawu. A tu mamy mikro USB, równie popularne złącze, a całość prezentuje się tak. To miły ukłon w stronę seniorów. Mogą sobie ten telefon postawić na stole, tak jak są przyzwyczajeni do telefonów stacjonarnych, będzie to im się kojarzyło jednoznacznie. Troszeczkę mi się nie podoba, że ten telefon tak mało stabilnie stoi. Tu są te dwa takie sprężynowe styki, to zapewne ich wina, one możliwe, że z czasem troszeczkę przysiądą i ten telefon będzie stał stabilniej. No na razie troszeczkę się kiwa. Przykro mi, ale no takie są fakty. Stacja w sumie wykonana nie najgorzej, te krawędzie trochę są ostre. Mogłaby być z przyjemniejszego tworzywa zrobiona, no ale nie zapominajmy, ten telefon ma być również tani, więc tworzywa też będą tanie. No i spójrzmy na telefon. To jest pierwszy model, nazywa się 1082 Elegant. No rzeczywiście, brzydki nie jest. Można nawet powiedzieć, że jest elegancki. Ładna, prosta forma. Jeżeli chodzi o wygląd, absolutnie nie mam temu telefonowi nic do zarzucenia. Nie podoba mi się jedynie to, że te przyciski boczne są luźne. One latają na boki i troszeczkę grzechoczą, kiedy poruszamy telefonem. Ta klawiatura również pozostawia nieco do życzenia. Ona również, tutaj te przyciski ma trochę luźne i one się kiwają na boki. Nie wygląda to zbyt szałowo, kiedy tego zaczniemy dotykać, bo na pierwszy rzut oka nie ma się do czego przyczepić, jest ładnie, ale spójrzcie. Przyciski taki mają dziwny luz. W drugim przypadku, czyli tu mówimy o telefonie 1045 Simply Plus, który jak wspomniałem różni się jedynie kształtem przedniej części obudowy i kolorystyką. Mamy trochę inną klawiaturę. Jest z gumy, duże przyciski. Tutaj jest jeszcze o tyle przyjemniej, że one są oddzielone od siebie takim pasmem plastiku, więc łatwiej trafić w nie palcem. Podświetlenie bardzo fajne, tutaj mamy dużo światła, więc tego dobrze nie widać, spróbuję to ukazać, ale ono jest i równomierne i bardzo jasne, w tym przypadku nawet jaśniejsze niż w przypadku tego modelu. Spójrzcie, tutaj te przyciski troszeczkę ciemniej świecą, ale też pozostają czytelne. Zwracam uwagę na to, że są bardzo wyraźną, dużą czcionką opisane. Spójrzmy na boki. Na boku mamy suwakowe przyciski, które są konsekwentnie od samego początku przez MyPhone'a stosowane i to jest świetny pomysł. Dla seniora idealne rozwiązanie, ponieważ upraszcza obsługę. Nie musimy szukać, nie musimy wciskać kombinacji, tylko klawiaturę blokujemy jednym ruchem. Świetnie. Tu mamy włącznik latarki, na górze mamy latareczkę LED. Przyda się na przykład na ciemnej klatce schodowej, no nie świeci zbyt mocno, ale wystarczająco, żeby sobie na przykład drogę oświetlić w ciemności, bez problemu. Po drugiej stronie mamy włącznik radia.
oraz klawisz głośności, taki dwuczęściowy. Na górze. Na górze jest obok wspomnianej latarki gniazdo na ładowanie, przypominam, cienki bolec Nokii. Podobne bardzo złącze, w każdym razie ładowarka od Nokii tu pasuje. I mini jack dla słuchawek, tudzież zestawu HF. Działa, sprawdziłem, wszystko jest ok. Tutaj klawisz SOS. To jest osobna sprawa. Jest to ukłon w stronę starszych użytkowników, którzy mogą się znaleźć w jakiejś trudnej, niebezpiecznej sytuacji. Po naciśnięciu tego klawisza może się rozlegać sygnał alarmowy, a telefon pod zdefiniowaną przednio przez użytkownika menu numery wyśle alarmujący SMS. Jego treść również sami możemy ustawić. Może to być na przykład hasło słuchaj, potrzebuję pomocy czy coś takiego. A następnie po wysłaniu tych SMS-ów telefon próbuje z tymi wprowadzonymi uprzednio numerami zadzwonić, połączyć się i dzwoni do skutku, dopóki ktoś nie odbierze, no chyba że trafimy na pocztę głosową, wtedy jest troszeczkę problem. Dobre rozwiązanie, przyjazne takie starszym osobom. Kolejny element, który mi się tu nie spodobał, to jest miękka szybka wyświetlacza. Spójrzcie, ona się bardzo ugina. Obawiam się też, że będzie podatna na zarysowanie, podobnie jak reszta obudowy. Obudowa jest polakierowana, więc obawiam się, że ten lakier może się szybko wytrzeć. Podejrzewam, że ta klawiatura również będzie mniej trwała niż w tym modelu, gdzie ona jest wykonana z tworzywa. Wrzućmy okiem na menu. Menu w telefonie dla seniora powinno być uproszczone maksymalnie. I takie tu mamy, spójrzcie. Czytelne ikony, czytelna czcionka i stosunkowo mało pozycji. Jedynym takim ponadstandardowym dodatkiem może być terminarz, gdzie znajdziemy kalendarz, listę zadań, budzik, którym możemy zaprogramować dwa czasy budzenia osobne i kalkulator. Jest też menedżer plików tutaj, czyli to jest po prostu podgląd zawartości karty pamięci, bo nie wspomniałem, tu mamy gniazdo na kartę microSD. Są multimedia, w których jest skromna zawartość pod tytułem odtwarzacza MP3 i radyjka FM, które niestety wymaga podłączenia słuchawek w roli anteny i nie dysponuje RDS-em, natomiast pozwala zaprogramować wybrane stacje do pamięci. Mamy też profile, czyli po prostu różne zestawy sygnałów, dzwonków na różne okazje. Po menu poruszamy się, jak zauważyliście, za pomocą dwukierunkowego klawisza góra-dół. Zatwierdzając wybory zieloną słuchawką, negując czerwoną. Prościej się nie da, aczkolwiek zauważyłem tutaj małą nieścisłość, ponieważ na przykład w przypadku profili mamy taką pozycję jak zmiana dźwięku dzwonka. I tutaj mamy tradycyjnie opcję zmień, wybieramy sobie dzwonki z listy, zatwierdzamy, wychodzimy, gotowe. Normalnie jak w każdym typowym telefonie. Natomiast jeżeli będziemy chcieli sobie zmienić typ sygnału, no zaczną się schody, bo spójrzcie. Włączamy dostosuj i tu już mamy typ alertu dzwonek i strzałeczki prawo-lewo. Ciekawe dlaczego i jak się między nimi poruszać, bo nie w ten sposób. Ano zrobimy to naciskając czwórkę lub szóstkę, by poruszać się w drugą stronę. Ciężko na to wpaść bez lektury instrukcji, szczególnie, że jak pokazałem wcześniej, wybór dzwonka przebiega tak jak w typowym telefonie. Troszeczkę taka mała nieścisłość w menu. Nie wiem dlaczego producent tak postąpił. Można to było zrobić lepiej, ale poza tym w zasadzie menu no, ciężko mi skrytykować, bo jest ogólnie proste, bardzo czytelne i tu poza wspomnianym elementem w zasadzie nie mam się do czego przyczepić. Pokażę Wam jeszcze czcionkę SMS-a, bo to pewnie wielu z Was zainteresuje. Więc spójrzcie. Aha, nie mamy SMS-u, więc spróbujemy jakiegoś napisać. Czcionka wydaje mi się, że jest na tyle duża i czytelna, że nie będzie problemu, nawet jeżeli użytkownikiem będzie osoba o trochę słabszym wzroku. Wydaje mi się, że jest całkiem dobrze tutaj. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą no muszę bardzo skrytykować, napiętnować, która mi się po prostu nie podoba i jest moim zdaniem kompletnie bez sensu. Spójrzcie, mamy sobie telefon. Ja teraz spróbuję na niego zadzwonić i pokażę Wam, jak się odbiera połączenie. Chwileczkę, wybieram do siebie numer i zaraz nasz telefon zadzwoni. Żeby odebrać, patrzcie co robię. Naciskam raz. I dopiero za drugim razem odbieram połączenie.
Czy to nie jest waszym zdaniem bez sensu? Bo moim zdaniem trochę jest. Powinno to być uproszczone, senior nie powinien się zastanawiać, jak odebrać połączenie, tylko po prostu nacisnąć zieloną słuchawkę i koniec. Dodam jeszcze oczywiście, że można zaprogramować szybkie wybieranie. Tu mamy nawet dwa klawisze ulubione, które programujemy z osobna. No i na koniec jeszcze dwa słowa o baterii. Tu jest ogniwo o pojemności 800 mAh. Myślę, że powinno wystarczyć na dosyć długo, bo jak widzicie, telefon jest dosyć prosty. Zatem nie podejrzewam, żeby ta bateria wytrzymała krócej niż 3-4 dni. Zerkniemy jeszcze tutaj, pokażę wam, jak wygląda to pod spodem. Oj, ucieka mi. Bateria trochę ciężko się wyjmuje, to dlatego, że telefon jest sobie nic nie jest wyrobione. Spójrzcie, tu mamy gniazdo na SIM i gniazdo na kartę pamięci. No i tu jeszcze kolejny problem nam się objawił, mianowicie taki, że telefon nie posiada możliwości połączenia z komputerem. Zatem, żeby sobie tu wrzucić jakąś muzykę, której posłuchamy w odtwarzaczu wbudowanym, musimy dysponować jakimś zewnętrznym czytnikiem karty, ewentualnie sobie przerzucić ją za pośrednictwem innego telefonu. Aczkolwiek sądzę, że skoro jest to telefon dla seniorów, to pewnie wnuczek czy syn zrobi to za użytkownika. Telefony te są wycenione w okolicach 150 zł. Nie jest to za tanio, ale też nie jest to jakaś wygórowana kwota, a sądzę, że jest to całkiem przyzwoita konstrukcja dla specyficznego odbiorcy, zaznaczam. Nie jest to telefon dla każdego, jest to telefon dla osoby, która potrzebuje komórki wyłącznie do dzwonienia, do podstawowej komunikacji. W tej roli te telefony na pewno się sprawdzą. A do tego, jak widzicie, są całkiem niebrzydkie. Szkoda, że nie uniknięto drobnych wpadek, takich, nazwijmy to, kosmetycznych, bo mielibyśmy do czynienia z naprawdę świetnymi telefonami. A tak, powiedzmy, że wystawiam im 4.